mowa o okradaniu poprzez drukowanie pieniędzy. No, niczym innym nie jest to, z czym mamy obecnie do czynienia, czyli zaciąganie tuż przed wyborami kolejnego 70-milionowego kredytu, gdzie nawet się już nie ukrywa, że on ma jakiekolwiek podstawy do tego, żeby cokolwiek zainwestować, wybudować, zmienić, stworzyć miejsca pracy, to już się nawet tego nie mówi. Nie, jest to po prostu kredyt, który ma do wyborów ukryć stan, prawdziwy stan finansów. Miasto w tej chwili ma około 230 milionów złotych kredytu, do tego dochodzi 70 kolejnych. Przy czym trzeba pamiętać, że Grudziądz od kilku lat ma coraz mniejszy potencjał dochodowy, to miasto jest w coraz mniejszym stopniu wypłacalne, a w coraz większym stopniu obciążone wydatkami tak zwanymi sztywnymi, których z dnia na dzień nie da się ograniczyć, i po to między innymi, żeby obsłużyć dotychczasowe długi, żeby dokonać wykupu obligacji, żeby można było, żeby za kilka miesięcy we wrześniu czy w październiku nie stanąć przed perspektywą, że nie będzie z czego wypłacić pieniędzy nauczycielom, urzędnikom, całej sferze, miejskiej sferze budżetowej, po to bierze się kolejne 70 milionów, licząc na to, że w ten sposób uda się jakby spacyfikować to społeczne niezadowolenie, które musiałoby nastąpić, gdyby została ujawniona prawda o rzeczywistym stanie finansów miasta i o tym, że Grudziądz pod wielu aspektach jest miastem bankrutem, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań.